Dzień dobry. Sprawa wygląda tak. Nie zapłacono operatorowi za pracę. Umowa minimalna krajowa, do tego pod stołem. Macie dwa raporty, którym możecie się przyjrzeć. Jeden raport jest to od rana do 15, drugi raport to jest od 15 do końca. W tym momencie jeden raport jest przygotowany dla Państwowej Inspekcji Pracy i tu się pokazuje i wszystko jest wtedy ok. Drugi raport to jest raport, który zliczony razem pokazuje, ile zarobiliście pieniędzy, że tak powiem. Ostatnia płatność, oczywiście niewypłacona w całości. Po przejściu się do Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy że twierdzi, że dostaliście to, co na umowie, więc tyle możecie zrobić. Zatem, czy opłaca się pracować na minimalnej krajowej? Jakby ktoś pytał o pośrednika, to jest ten pośrednik, co ostrzegaliśmy, że tam się pracuje na własną odpowiedzialność. Miłego dnia. Co sądzicie, możecie pisać w komentarzach.